Dawid Pancerz po zwycięstwie na PL ma 61, AFC 5. Powiedz, jak się czujesz po walce? Dobrze. Mega jestem zadowolony, nie? Bo biłem, że tu mnóstwo przyjaciół przyjechało. Mój tata z Deka przyjechał, nie? Biłem się dla tych dwóch niezajęczych moich przyjaciół. Pokażę się do kamery, mogę pozwolić. Okej, dobra, nie wiem, czy ich widać. Widać? Dla nich jest ta walka, dla nich ona była, oni byli ze mną, dlatego to się potoczyło tak, a nie inaczej. Okej, okay, powiedz może trochę o swoich przygotowaniach do tej walki. Przygotował mnie Robert Koral, AKS Chorzów i Spartan Chorzów. W Spartanie przygotował mnie Maciej Polok, Paweł Hadaś i Adam Wieczorek, który dzisiaj bije się o pas PLMMA w wadze ciężkiej. Mam nadzieję, że wygra. Walka zakończyła się bardzo szybko. Co tam się stało? Zauważyłeś, że już rywal odpłynął? Tak, bo na poprzedniej gali ja odpływałem i to jest taki charakterystyczny dźwięk. I on wydał te słowa taki sam i już czułem, że... I on po prostu była, dlatego go puściłem, nie? Okej, teraz udało ci się odegrać po porażce. Masz rekord 1-1. Co dalej? Dalej spełniamy marzenia, dalej się bijemy. Tutaj mój trener i menadżer Robert Koralon, on wszystko kieruje mną i ja mu całkowicie podlegam i tak jak on powie, tak ja będę robił. Mówisz, spełniamy marzenia? Jakie to marzenie? Jaki masz taki, postawili sobie już taki cel, który byś chciał osiągnąć w tej karierze MMA? Być zapamiętanym, jak się uda zdobywać pasy i do coraz lepszych federacji, to na pewno tak, ale przede wszystkim być zapamiętanym, tak, Wanderlei Silva albo Mike Tyson, bić się efektownie, efektywnie. Dzisiaj było efektownie i efektywnie. No dobra, to czego ci mogę życzyć na koniec? Zdrowia. To ja ci życzę zdrowia i gratuluję zwycięstwa, dzięki. Dziękuję.